albo nie być? Oto jest pytanie na tytuł mojego kazania. Dzisiaj rano, gdy powiedziałam to, jedno z moich dzieci mówi, gdzieś to słyszałem, ktoś to mówił, ja też to gdzieś słyszałam. Myślę, że wszyscy jakoś, gdy się urodziliśmy, nie trzeba nas zachęcać, jesteśmy tacy jakby stworzeni do działania. Jak już Bóg stworzył w raju Adama, to powiedział, uprawiaj ziemię, tam rozmnażaj się. I każdy z nas ma w sobie taką potrzebę, żeby coś robić, żeby działać. Jakby uprawiać, zdobywać, podbijać. No widać to też na przestrzeni historii. Jest coś w człowieku, co pcha go do działania. Nawet ci z nas, którzy śpią przez całe dnie i nie pracują, też przyjęli jakąś formę działania. Sen też jest jakąś formą działania. Wszyscy gdzieś coś nas w środku pcha, żeby działać. I myślę, że pytaniem zasadniczym, jak będzie wyglądać całe nasze życie, pytaniem być albo nie być jest, z czego wypływa nasze działanie. Ponieważ każdy z nas działa. I niektóre nasze działania w niektórych momentach przynoszą nam radość, przynoszą nam satysfakcję, a niektóre nasze działania przynoszą nam zgorzknienie. Można by było prosto powiedzieć, no wiadomo, jak grzeszę, to zgorzknienie, jak robię dobre rzeczy, to radość. Niekoniecznie. Ale dojdziemy. Niektóre nasze działania robimy i są nawet dobre. Ale robimy je i nie mamy pokoju. Nie mamy pokoju z Bogiem. Po jakimś czasie jesteśmy zmęczeni tymi działaniami i sfrustrowani. Mamy żal do siebie i do Boga. Wyobraźmy sobie, że jest dom dziecka. Mam nadzieję, że każdy z nas sobie tylko wyobraża. Jeżeli ktoś sobie nie tylko wyobraża, tylko doświadczył, to tym bardziej wie, o czym będę mówić. W domu dziecka dzieci są przebierane, karmione, myte, śpią, ktoś wychodzi z nimi na spacer. Zobaczcie, jest mnóstwo działań, ktoś podejmuje mnóstwo działań wobec tych dzieci. Są działania? Są działania. I gdybyśmy się skupili tylko na działaniach, są to jakieś obowiązki, jakaś praca zmianowa, osoby się zmieniają, tymczasowa, przenieśmy te same działania na rodzinę. Można by było powiedzieć, po co dzieci w rodzinie? Wszystkie w domu dziecka, to samo się robi. Sen, karmienie, spanie, tak? Wychodzenie na spacer, rozmowa, no może bardziej rozbudowana, ale kto to wie, jak się stanie, jak się trafi pani w domu dziecka gadatliwa, to nawet może więcej mówi do dziecka niż rodzic milczący. Oczywiście to jest absurd, co mówię, dajmy wszystkie dzieci do domu dziecka. Zobaczcie, gdyby chodziło tylko o działanie, wszystkie te rzeczy w formie działania, one są w domu dziecka, to dlaczego dzieci wyrastają z brakami i z taką pustką w środku? A dlaczego dzieci w rodzinie, w zdrowej rodzinie, gdy mają te same czynności, czasami nawet może mają częściej gile w nosie, bo nie wiem, mama ma piątkę albo szóstkę, a pan jest więcej albo odwrotnie. Czemu wyrastają bez tej pustki? Bo widzicie, w jednym i drugim przypadku mamy działania, ale w jednym często te działania są bez więzi, są tymczasowe. Te osoby się zmieniają, natomiast w rodzinie te działania są z obecnością tych samych osób. Są stałe na zawsze i są z więzią. Jest obecność, która rodzi więź. Tu jest obecność, która nie zawsze rodzi więź. Oczywiście, że czasami rodzi. Ale w rodzinie jest obecność, która rodzi więź. Bardzo podobnie jest z nami w naszym życiu. Możemy robić mnóstwo rzeczy i możemy się tak wypstrykać, jak ci opiekunowie w domu dziecka i te dzieci, które doświadczają. Jeśli robimy to bez obecności i więzi samego Boga. Możemy być nimi zmęczeni, będą one tymczasowe. Jeżeli robimy to z więzią i z obecnością samego Boga, wyrastamy bez pustki. To samo może być w kościele i wspólnocie. Gdybyśmy spojrzeli tylko na same działania, niektórzy z nas układali tu krzesła, niektórzy z nas zajmują się teraz dziećmi, siedzą za pulpitem, nie wymienię wszystkich, przed chwilą śpiewali, to są działania. I teraz same działania bez obecności Bożej i wynikającej więzi z Bogiem, umówmy się, szacunek dla tej pracy, ale byłyby tylko obrządkami, tak? Tylko religią. Wszystkie działania, nawet takie modlące, bez osoby Jezusa, bez więzi z Nim,
są po prostu religią, są tylko jakimiś zwyczajami, które robimy. I to nie jest zależne od denominacji. To nie, że to tylko u tych tradycyjnych. To nam też grozi. Jeśli robimy to bez więzi i bez obecności wynikającej z tego, że jesteśmy z Nim, to są to tylko nasze działania szlachetne. Lepiej to, niż wybijać szyby kamieniami. Szlachetne, ale jednak tylko działania. Z całym szacunkiem dla każdej pracy, ale prawo bez łaski jest martwe. I wcześniej czy później nas dosięgnie. Czy pytanie, czy prawo jest złe? Nie. Czy praca jest zła? Nie. Natomiast bez łaski jest martwa. To znaczy, że wcześniej czy później przyniesie nam śmierć. Działania z relacji, z bliskości, czyli wtedy, gdy jesteśmy z obecności Bożej i mamy z Nim pokój, uwaga, czujemy się doceniani, czujemy się ważni i czujemy, że mamy znaczenie. Bez względu na to, czy ktoś nas doceni i czy ktoś nas zauważy, czy nas zaprosi na urodziny i inną imprezę. Czujemy się doceniani. Czy ktoś nas pochwali, że pięknie śpiewaliśmy i graliśmy, czy też nie. Oczywiście jest nam miło, gdy to się dzieje, ale bez tego i tak czujemy się ważni. I tak czujemy, że mamy znaczenie, ponieważ jesteśmy w obecności. Dzieci, które wyrastają w zdrowych rodzinach, mają coś w sobie, nazwijmy to takie DNA, że czują się ważne, ponieważ przez większą część swojego życia dostały dużo uwagi, skupienia i miłości. I potem nawet jak doświadczają porażek, wiedzą, że porażki są tymczasowe. Tak? I że one coś znaczą, a ta porażka nie o nich wszystko mówi. I to samo jest z nami. Jeśli jesteśmy w więzi z obecności Bożej, nasze działania wynikają z tego i mamy wtedy radość. I czujemy się ważni i doceniani. Natomiast jeśli nasze działania są tylko motorkiem, żebyśmy poczuli się ważni, doceniani, nie dość, że nigdy się tak nie będziemy czuli, będziemy zwiększać zakres tych działań albo poszukiwać bardzo różnych. Będziemy skakać po różnych rzeczach po to, żeby w końcu odkryć, że nadal czujemy się puści. Działanie bez relacji z Bogiem wcześniej czy później doprowadzi nas do miejsca, że nam się nic nie chce. Że po prostu już powiemy, już tyle robiliśmy, naprawdę już nie mamy siły. Wcześniej czy później do takiego miejsca dojdziemy. Ponieważ nasze siły wcześniej czy później nas zawiodą. Niektórzy z nas są bardziej mocarni i dłużej wytrzymają. Niektórzy krócej. I żadna samodyscyplina tu nie pomoże. Jeśli działasz, żeby coś znaczyć, to wcześniej czy później poczujesz jeszcze się gorzej. Jeśli czujesz się doceniony, to znaczy, że jesteś w obecności i więzi z Bogiem. Jeśli cały czas szukasz w życiu docenienia, to znaczy, że trzeba troszkę się zbliżyć do naszego Stwórcy. Zastanawiam się, czy Jezus nie dlatego urodził się w stajence, w takim miejscu powiedzmy, no nie jakiś prestiżowy, najlepszy szpital prywatny nawet. Urodził się w takim miejscu, średnio wyglądającym. Był synem pracownika fizycznego, tak byśmy teraz powiedzieli, tak? Mama przed ślubem była w ciąży. Tato uwierzył, że to z Ducha Świętego. No, jakby tak nasze dzieci opowiadały komuś. Tak? Pracował u ojca, zanim poszedł z chłopakami w świat. I myślę, że nie skończył żadnych specjalnych studiów. Nawet za granicą, ani w tymże kraju. Nie miał tytułów przed nazwiskiem. Zastanawiam się zawsze, dlaczego Jezus wybrał takie miejsce urodzenia. Myślę, że miał prawo wyboru innych okoliczności. Zastanawiam się, że gdyby Jezus żył w tych czasach i przyszedł tutaj, kim byłby, gdyby się przedstawił, skąd pochodzi, jakby wyglądał? Niektórzy młodzi, mający naście lat, są tacy bardzo konfrontujący nasze zachowania. Ktoś kiedyś właśnie z tych młodych nastoletnich tutaj chodzących, ale nie zdradzę kto, zadał mi pytanie, obserwując nas tutaj wszystkich dorosłych, że niektórzy z nas tak się witamy wylewnie i tak bardzo serdecznie z ludźmi, którzy ładnie pachną, są pięknie ubrani i przyjeżdżają ładnymi samochodami. A tak mniej wylewnie, to też było do mnie, mniej wylewnie z ludźmi, którzy nie zawsze pięknie pachną albo których nie znamy.
I wiecie, to takie oczywiście młodzi są tacy często ostrzy w tym, ale nie da się ukryć, że mają rację. Zastanawiam się, gdyby Jezus teraz żył i przyszedł w tych czasach, jakby wyglądał. Myślę, że zrobił to celowo. Dlatego, że niektórzy z nas, gdyby zabrać nam nasze pochodzenie, czasami mówimy, dziadek był lekarzem, babcia kimś tam w naszej rodzinie, to po prostu czujemy, że to jest nasze dziedzictwo. I uwaga, to nie jest nic złego. Tak? Prawo nie jest złe. Gdyby zabrać nam nasze pochodzenie, albo gdyby zabrać nam nasz tytuł, albo gdyby zabrać nam, pomyśl, twoją dobrą pracę, albo jakąkolwiek pracę, albo gdyby zabrać ci twój elegancki samochód, czy nadal miałbyś to znaczenie, które czujesz w środku? Jak to jest? A niektórzy z nas powiedzą, bardzo dobrze, ja tego wszystkiego nie mam i chwała Bogu, więc przynajmniej z tego nie czerpię znaczenia. Niekoniecznie. Czasami jest tak, że ludzie, którzy tego nie mają, rzucają się w wir działania, wierząc, że jak to wszystko zdobędą, będą w końcu coś znaczyli. Jak się w końcu wyprowadzę z tej kiepskiej kawalerki, jak w końcu będę miał lepszy wóz, nieco się co chwilę psuje, jak w końcu, to wtedy będę czuł, że coś znaczy. Wtedy będę wiedział, że mi się udało. To kiedy nam się udało? Jak już będziemy mieli to wszystko? Czy udało nam się dlatego, że umarł kiedyś Jezus? Myślę, że wszyscy się rozumiemy. Ja nie mam nic przeciwko temu pracy. Te wszystkie moje rozważania, które to spisałam, wzięły się z tego, że ostatni miesiąc głównie pracowałam i działałam. Ja zwykle mówię do siebie samej. I musiałam się zmierzyć z niektórymi pytaniami w swoim życiu i postawić sobie pytania, czy to wszystko, co robię, to dlatego, że tak Pan Bóg zdecydował, czy dlatego też, że też mi się podoba mieć na przykład jakiś tytuł przed nazwiskiem. Jak to jest z nami? Więc stawiając sobie te pytania, przy okazji stawiam je też publicznie. Dlaczego Jezus wybrał takie miejsce urodzenia, takie pochodzenie, taki zawód? Potem poszedł z chłopakami w świat i skończył, jak skończył. Myślę, że dlatego, żeby zadać nam pytanie, co sprawia, że czujemy się ważni i że czujemy się znaczący? Co sprawia? Bo nie da się ukryć, że Jezus wiedział, kim jest. I nie przeszkadzało mu to, gdzie się urodził. Nie przeszkadzało mu to, jakie miał pochodzenie i że nie miał specjalnych szkół. Nie przeszkadzało mu to rozmawiać z uczonymi, którzy mieli to wykształcenie i tytuły. Widzicie, nie żył w poczuciu niższości, kompleksów, chociaż nie miał tego wszystkiego. Niektórzy z nas, ja tak często mówiłam, jak już będę miała, nie wiem, lepiej wyglądający dom, to zaproszę tych lepszych. Tak? No bo zobaczą wtedy, a tak to zobaczą i powiedzą, jak wygląda to chrześcijaństwo, taka bieda. Tak by można było powiedzieć o Jezusie, tak też niektórzy mówili. Co może być dobrego, tak? Także jeśli coś mamy, dużo lub mało, postawmy sobie dzisiaj to pytanie. Na ile poczucie mojego znaczenia i ważności jest z tego, co robię? A na ile z tego, kim jestem? A jeśli nie mam tego wszystkiego, to na ile jestem w tym tak zwanym teraz wyścigu szczurów? Żeby to wszystko mieć i wierzę, że wtedy poczuję się lepiej. Zwróciliście pewnie uwagę, że część ludzi, tych tak zwanych celebrytów, tak, albo jakichś znanych tam piosenkarzy, popełnia samobójstwa albo kończy na przykład, nie wiem, w jakichś tam narkotykach. Dlaczego? Zdobywają to, o co niektórzy z nas tak usilnie pracujemy całe dnie i noce. Zdobywają pozycje, zdobywają pieniądze, nie mają kawalerki, tylko kilka domów na różnych kontynentach i pomimo tego nadal czują, że nic nie znaczą, bo chcą z sobą skończyć. Oczywiście tu jest bardzo złożona sprawa psychiki i tego, jak to szybko wszystko zdobywają, ale jakkolwiek pokazuje to, że można to wszystko mieć i nadal czuć, że się nic nie znaczy. Chciałabym dzisiaj przedstawić dwa duety z Biblii. Jeden duet męski i jeden duet żeński. I na podstawie tego powiedzieć nam, jak to jest. I od razu mówię, zwykle w wypracowaniach piszemy tak, że jest bohater pozytywny i bohater negatywny. Tutaj tak nie ma. Jeden duet męski to są dwa pozytywne wzorce, duet żeński też. Ale znajdziemy coś dla siebie. Pierwszy duet męski z Biblii, Piotr i Jan. Drugi duet z Biblii, żeński, domyślacie się już, Maria i Marta. Piotr i Jan. Na chwileczkę zatrzymajmy się. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 21-26.
najsłynniejsza kolacja wszechczasów. Ostatnia wieczerza. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, wsparłszy się o piersi Jezusa, zapytał go: Panie, kto to jest? A Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Wydawałoby się, że tutaj Judasz to jakiś tam główny bohater w tym wszystkim, ale my spójrzmy na Piotra i Jana. Siedzą na tej ostatniej wieczerzy, słynna kolacja. Pada pytanie, tak? Znaczy pada, Jezus mówi, bardziej na razie jeszcze pytania nie ma, pada stwierdzenie. Któryś z was tu obecnych mnie zdradzi? I zwróćcie uwagę, Piotr jest naszym przykładem człowieka gotowego do działania. To jest działacz. Wszyscy, którzy jesteśmy wszyscy, którzy są działaczami, którzy są tacy zorganizowani, chcieliby od razu działać, mogą się tutaj utożsamić. No co Piotr robi? No wiadomo, jak mówią, to trzeba przeprowadzić śledztwo, tak? Który to? Więc przystępuje do działania. Który to? Co jest ciekawe, wcale sam się nie pyta. Prosi Jana, no bo jest bliżej. Więc Piotr jest taki, zobaczcie, działaczem, tak? Potem wiemy, co tam dalej dzieje. Jest w ogrójcu, jest tam jeden z tych strażników, odcina mu ucho. Czyli on jest do czego? On jest, jest sytuacja, jest problem, trzeba go naprawić. Trzeba podziałać, żeby to naprawić. Jest problem, ja daję rozwiązanie. I on przeprowadza śledztwo. Ale jest Jan, który co robi? Gdy usłyszał to, rozumiem, że dalej tam sobie siedzi przy stole przytulony do Jezusa. Tak jest napisane, przytulony do Jezusa. Gdy Piotr go prosi, no to ty zapytaj, skoro jesteś taki przytulony, to co Jan robi, zanim zapyta? Tak? Wspiera się o pierś, czyli rozumiem, że jest przytulony i jeszcze bliżej się przytula i dopiero pyta. Piotr ma w naturze działam, rozwiązuje. Jan, jestem coraz bliżej. Myślę, że też nie był zachwycony tym, tak? Nie był zachwycony tym, że jeden z nich zdradzi. Tym bardziej, że wszyscy wcześniej w Marka, ja tylko przypomnę, Marka 14, 27, 31, wszyscy wcześniej tak słyszeli o tym, że Jezus powiedział, tak? Lecz choćby się wszyscy, Piotr powiedział, choćby się wszyscy zgorszyli, ja jednak nie. I rzekł mu Jezus: zaprawdę powiadam ci, że ty dzisiaj tej nocy pierwej niż kur dwakroć zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. Ale on tym bardziej zapewniał, choćbym nawet miał umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. I jest dodane, tak samo mówili wszyscy. Czyli wszyscy usłyszeli wcześniej, to nie było po raz pierwszy, na tej wieczerzy, że się zaprą. Wszyscy deklarowali, że nie. No Piotr wiadomo szczególnie, bo on generalnie pomyślał sobie pewnie, że on się nie zaprze, jeszcze wszystkich powstrzyma. Także no to był taki typ człowieka. Jan jest coraz blisko. I zwróćcie uwagę, gdy coś jest nie tak, co robimy? Czy szalejemy, wysyłamy maile, dzwonimy, po prostu rzucamy się w wir działania? Czy pierwsze, co robimy, przytulamy się do Jezusa i wspieramy się o Jego pierś? Bo to pokazuje bardzo dużo. Zobaczcie, co się działo dalej. Jan 19, 25-27. Coś źle zaznaczyłam. Proszę o wybaczenie. Dobrze, to jest później. Przepraszam tutaj w podatkach. Wracamy. Musimy zawinąć do myśli. Jest Jan i jest Piotr. Są na ostatniej wieczerzy. Jan przytula się, gdy słyszy, że będzie problem, a Piotr chce go rozwiązać. Prowadzi śledztwo, deklaruje, że to nie on. I zwróćcie uwagę, co się dzieje potem. Wiadomo, potem Jezus umiera. Kto jest pod krzyżem? Jan.
Nie jest nic wspomniane, czy jest ktoś jeszcze. I to jest dla nas znana prawda, ale chciałabym, żebyście zwrócili na to pewną uwagę. Piotra nie ma, bo Piotr się już zaparł i myślę, że Piotr przeżywa teraz swoją porażkę. I myślę, że Piotr jest teraz w momencie, dlatego go tam nie ma, wstydu i potępienia, samopotępienia. A Jan, który na wieczerzy jedyne co chciał być blisko, bo tak jak jest powiedziane, ponieważ Jezus go umiłował, tak? Czyli Jezus go kochał nawet nie dlatego, że on tak bardzo kochał Boga, tylko dlatego, że miłość Boża była tak mocna i on chciał jej doświadczać, że musiał być tam, gdzie ten, który go kocha, nawet jeśli to był krzyż. I teraz jest, myślę, że chyba najważniejsza rzecz, którą bym chciała, żebyśmy z tego zapamiętali. Jeśli rozpamiętujemy nasze porażki, jeśli jesteśmy w miejscu użalania się nad sobą, to nie możemy być pod krzyżem. Nie ma nas wtedy tam, gdzie jest Bóg. Jeśli jesteśmy blisko Niego, jeśli szukamy Jego obecności i przytulimy się do Niego, jesteśmy nawet pod krzyżem, jeśli trzeba. Widzicie, Piotr użalał się wtedy nad sobą. A co jest ciekawe, wcale nie musiał. Bo widzicie, czytałam wcześniej, że Jezus mu powiedział, że się zaprze. To znaczy, że Jezus wiedział, że to zrobi. I wcale mu nie powiedział, zaprzesz się i od tej pory to już nad tobą kreska. I nic z ciebie nie będzie. Wiemy, co się działo potem z Piotrem i jak go potraktował Jezus, tak? To chyba nie można nazwać postawieniem na kimś krzyżyka. To chyba można nazwać postawą ojca wobec syna marnotrawnego. Widzisz, nawet jeśli jest jakaś porażka w twoich przyszłych dniach, to Jezus jest ten sam. Wczoraj, dziś i na wieki. Był w twoich błędach wcześniej. Jest z tobą teraz i jest w twoim jutro. Nawet jeśli tam będzie błąd i porażka. On tam jest. Bo widzicie, on wiedział, upowiedział mu o tym, że to zrobi. Jedyne, co nie rób, nie żyj w użalaniu się nad sobą w takim momencie. Ponieważ Bóg już wiedział, że to zrobisz. Przyjdź jak Jan. Bardzo szybko do Jezusa. Przytul się, wesprzyj się na Jego piersi i zadaj Mu to najważniejsze pytanie i usłyszysz. Myślę, że każdy z nas ma takie momenty w życiu, że łatwiej nam jest się oddać temu, co jest trudne i na ten temat rozmyślać, niż pójść dalej. Natomiast nie jest to planem Bożym dla ciebie. Życie w nieprzebaczeniu, życie w porażce, życie w użalaniu się nad sobą i wiecznych oczekiwania wobec innych nie jest planem dla ciebie. Planem dla ciebie jest być w obecności Bożej, przytulić się do Niego i potem działać, dlatego że to, co będziesz robić, będzie wypływać z tego, co doświadczyłeś, będąc z Jezusem. Widzicie, Jan nie był tylko typem przytulaka. On potem działał, był pod krzyżem. Myślę, że to wymagało odwagi. Widzisz, jeśli jesteś przy Jezusie najpierw się przytulisz i jesteś z Nim najpierw, to masz odwagę, żeby potem być pod krzyżem. Tam, gdzie wszyscy patrzą. Widzicie, wszyscy patrzyli wtedy na Jana i mówili, o, ten uczeń, tego, który tak się dobrze zapowiadał, a tak skończył. I myślę, że Jan wtedy wiedział, że nadal coś znaczy. Ponieważ ten, który go ukochał, wisiał na krzyżu, mówił do niego, tak? I powierzył mu opiece swoją matkę. I myślę, że to było dla Jana wszystko. Twoją burzę, twoje szaleństwo życia, twój pęd, to wszystko można przejść, przetrwać, jeśli polegasz na miłości Jezusa. Jeśli polegamy na swojej samodyscyplinie, na swojej organizacji i temu, jak to wszystko super poskładamy, to niestety wcześniej czy później, w tym wypadku później, ale to i tak wszystko legnie. Jezus spał podczas burzy. Ostatnio widziałam gdzieś takie fajne hasło, ktoś z was umieścił. Możesz przetrwać tylko te burze, podczas których jesteś w stanie spać.
I tak sobie pomyślałam, jak to jest, gdy są burze mojego życia. Czytamy w Biblii, gdy Jezus spał podczas burzy, że zadali pytanie, kim jest ten, tak, któremu wiatr i morze są posłuszne? Uciszył burzę. A ja bym zapytała, kim jest ten, który śpi, gdy wiatr i burza szaleją i morze i fale zalewają? Kim jest ten, który potrafi w takich okolicznościach spać? I takie pytanie może być też o nas. Kim jest ten, kim jest ta, która potrafi mieć pokój, gdy są burze? I mamy drugi duet. I kończymy. Drugi duet. Marta i Maria. Historia opowiadana tyle razy, że boję się znudzicie. Łukasz 10, 38, 42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski. A pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu, czyli mamy gospodyni. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja zostawiła mnie samą, abym pełniła posługi? Powiedz jej, aby mi pomogła. Odpowiadając, rzekł do niej Pan: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Zobaczcie, umówmy się. Marta robiła to, co powinna. Tak? Nie robiła złych rzeczy, robiła dobre rzeczy i te, które były w kulturze i zwyczajowo dobrze przyjęte. To należało wtedy do obowiązków gospodyni. Nie siedzenie, jak przyszedł gość u stóp, tylko właśnie usługiwanie. Podobnie jak teraz do nas przychodzą goście, zwykle im proponujemy herbatę, kawę. Tak? Do dzisiaj mamy, ale wtedy to już w ogóle. W tamtych czasach raczej kobiety nie pełniły roli, nie siedziały przy kolanach, żeby słuchać. Więc Marta robiła to, co należy. Robiła to, co powinno, co jest przyjęte zwyczajowo. Widzisz, nawet jeśli robisz to, co należy, nie zawsze jest to, co oczekuje od ciebie Bóg. Nie zawsze. I mi jest bardzo łatwo utożsamić się z Martą, bo ja tak właśnie zwykle mam poczucie, albo sama sobie takie napędzam w środku, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Mi się zawsze wydaje, że ja to mam najwięcej tych rzeczy. I pewnie większość z nas żyje w takim fałszywym poczuciu, ile to mamy rzeczy. I byśmy mogli tutaj się zestawiać i każdy z nas miałby argumenty na to, jak to on ma więcej. Natomiast możemy robić wszystkie te rzeczy, wiele rzeczy, które są okej. Ale one wcale nie muszą być rzeczami, których oczekuje od ciebie Bóg. Nie chodzi o robienie, o organizację wszystkiego. Chodzi o to, żeby wybrać to, co w tym momencie oczekuje Bóg. Zobaczcie, jak jest powiedziane. Jak Jezus powiedział w ostatnim wersecie 42 o Marii. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała. Nikt jej tego nie zasugerował. To był jej wybór. Widzicie, pośród wielu spraw, które mamy i których doświadczyłam na przykład ja w ostatnim miesiącu, rozumiem, że te sprawy się nigdy nie skończą i one będą. Jedna goni drugą, tak? Kończy się jedna, zaczyna się druga. I tak większość z nas w obecnych czasach tak funkcjonuje. Sprawa goni sprawą, jedną zamykamy, zaczyna się następna, projekt goni projekt. My decydujemy, tak jak Maria, wybrać, że teraz jest moment, wybieram moment bycia z Nim. Nie czekam, aż będzie wolne, bo tak możemy się doczekać do emerytury, a wtedy też nie. Tak można by było czekać do śmierci, a wtedy będzie za późno. Najpierw jesteś z Nim, wybierasz najlepszą cząstkę, a potem robisz to, co właściwe. I rzecz, którą otrzymujesz i która odróżnia ciebie i ty wiesz, że odróżnia ciebie od innych i inni też to widzą, to jest pokój. Jezus powiedział, pokój mój wam daję. Nie taki, jak daje świat, czyli to znaczy, że świat jakiś daje pokój. Zwróć uwagę. O jakiś pokój można się w świecie postarać. Czyli jak dobrze zarobimy, zdobędziemy różne rzeczy, mamy na jakiś czas pokój. I żyjemy w takim poczuciu satysfakcji przez jakiś czas.
Ale Jezus mówi, ja wam daję. Dwie rzeczy chciałabym, żebyśmy tu zwrócili uwagę. Jedna, że świat daje jakiś pokój, a druga, że pokoju nie da się wypracować. Nie da się go zdobyć, można go otrzymać. Jezus powiedział, pokój daję wam. Tak? To jest jego dar. I gdyby ktoś miał dla mnie dar, powiedzmy Maciek, ale nigdy by mnie nie spotkał, to nawet gdyby go miał przez cały czas, jak miałby mi go dać? Jeżeli my nigdy nie będziemy przytuleni do Jezusa, z Nim, to nawet jeśli On ma ten dar, jak Ty go odbierzesz? Jezus powiedział, pokój mój daję wam, czyli należy go wziąć. I to jest to, co zrobiła Maria, wybrała tą cząstkę, to jest to, co zrobił Jan, położył się w sytuacji, gdy Jezus mówi, że ktoś go zdradzi, a za chwilę umrze. W sytuacji zagrożenia nie rzucaj się w wir działania. Najpierw rzuć się w objęcia Ojca, a potem działaj tak, jak odbierzesz od Niego. To jest zasadnicza różnica. To czasami są chwile, momenty, które zmieniają cały bieg wypadków, a na pewno zmieniają Twoje serce. Ponieważ mając pokój w sercu, będziesz zupełnie inaczej wybierał i decydował. Mając niepokój w sercu, będziesz goniony strachem z jednej sytuacji do drugiej. Podsumowując, to jest nasze podsumowanie. Wybieraj najpierw obecność, więź z Bogiem, a potem działaj. Wybieraj być we właściwych miejscach. Jeśli to jest nawet krzyż, nie użalaj się nad sobą, tylko bądź tam, gdzie jest Twój Bóg. Ponieważ jeśli tracisz czas na użalanie się nad sobą, na porażkę, nie jesteś we właściwym miejscu. Tam, gdzie możesz odebrać pokój. A pokój jest u stóp Jezusa. On tam na ciebie czeka i nawet nie wiesz, co przygotował. Piotr, gdy użalał się nad sobą, gdy zaparł się Jezusa, a wcześniej był taki gotowy do działania i robił, co można, potem z tego działania się zaparł, bo nie miał tego pokoju. Zobaczcie, gdyby wiedział wtedy, gdy się tak użalał nad sobą i przeżywał tą porażkę, jaką przyszłość mu przygotował Jezus, kim on będzie i że wiele tysięcy lat później ktoś będzie głosił na jego przykładzie, bo to jest pozytywny przykład. Wiecie, ta jego chęć działania spowodowała to, że wyszedł i chodził po wodzie. Także tutaj są i plusy, i minusy. Natomiast myślę, że można by było uniknąć w naszym życiu, i tego by chciał dla nas Piotr, momentów, w których siedzimy i użalamy się nad sobą, nad swoją porażką. Ponieważ Jezus był już tam, gdzie my idziemy. I On chce nas przyjąć, jak przyjdziemy. Powiedzieć, wybaczam Ci i mam dla Ciebie większe rzeczy, niż sobie wyobrażasz. Tylko bądź przy mnie. Czyli wybieramy najpierw obecność, a potem działamy. Jesteśmy tam, gdzie należy. Pod krzyżem, a nie pod własnymi użalaniami się nad własnymi sprawami. 3. W środku obowiązków, to co zrobiła Marta, pośród wielu spraw, które masz, znajdź czas i wybierz tą cząstkę, czyli usiądź u stóp Jezusa. Znajdź dla Niego czas, bo On dla Ciebie ma. I odbierz dar. 4. i ostatnie, odbierz pokój. Ponieważ Jezus go ma, ale Ty musisz go odebrać. Pokój ten od Boga ma taką moc, że jest w stanie głęboko, bardzo głęboko przemienić Twoje życie, Twój sposób postępowania. Pokój, szczególnie w sytuacjach burz, powoduje, że możesz być przemoknięty, ale nie zatopiony. Wysuszysz się, ale i będziesz żył. Bogaty młodzieniec przyszedł do Jezusa i mówi, już to wszystko robię, pamiętacie, tak? Czyli działam, wszystko robię, działam. Co jeszcze? I co mu powiedział Jezus? Zostaw to, co masz, tak? Pójdź, jest napisane, i naśladuj mnie. Wszyscy, którzy czytamy, myślimy, ach, to mamy to wszystko zostawić. Myślę, że Jezus tą opowieścią zadaje dzisiaj nam pytanie. Czy jesteś w stanie zostawić wszystko? Pochodzenie, znaczenie, kasę, świetną pracę. Nie zachęcam nikogo do zostawienia pracy ani bycia bezrobotnym. Myślę, że w tej kwestii się rozumiemy. Tylko gdyby zabrać ci to wszystko, co daje ci to poczucie spełnienia albo znaczenia, to czy nadal
jesteś w swoich oczach wartościowy, bo w Bożych tak. Jezus powiedział, to zostaw to, co cię trzyma, pójdź za mną, czyli bądź ze mną i naśladuj mnie. Można jeszcze za kimś chodzić, ale niekoniecznie go naśladować. A naśladowanie jest robieniem tego, co on, czyli jestem też pod krzyżem. Pokój zostawiam wam i pokój mój wam daję, powiedział Jezus. Nie tak jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.